Sezon się jeszcze nie zaczął, a Williams przegrywa już pierwszy bardzo ważny wyścig. Wyścig, którego celem jest przygotowanie tego nowego samochodu, nowej konstrukcji do pierwszych zimowych testów. Jak poważny jest to problem? Jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy? I jakie to będzie miało konsekwencje? O tym już za chwilę. Jest niedziela, 17 lutego, Daniel Biały, Echa Padoku. Większość zespołów ma już za sobą pierwszy test tej nowej konstrukcji. Ten pierwszy test mógł się odbyć za sprawą tak zwanego dnia filmowego. Wiele osób pyta o to, więc wyjaśnię to zagadnienie. W regulaminie sportowym zapisana jest możliwość wykonania 2 dni filmowych w trakcie sezonu. Poprzez ograniczenie ilości testów zespoły nie miały możliwości przygotowania materiałów promocyjnych, więc takie 2 dni filmowe zostały im zapisane. Natomiast zespoły bardzo sprytnie wykorzystują te 2 dni filmowe nie tylko do wykonania potrzebnych dla działu marketingu zdjęć czy materiał wideo. Jeden z takich materiałów widzieliście właśnie na starcie tego magazynu Echa Padoku. Fantastyczne nagrania z toru Misano, nagrania z drona. Natomiast zespoły właśnie, tak jak powiedziałem, wykorzystują to również, żeby sprawdzić te nowe konstrukcje jeszcze przed sezonem. Jakie są zasady tego pierwszego testu? No, możemy przejechać 100 km. W trakcie takiego testu nie wolno testować nowych części. Mogą tam być obecni obserwatorzy z innych zespołów. Jest zawsze obecny obserwator z ramienia FIA. Natomiast ten test przed rozpoczęciem zimowych zajęć na torze w Barcelonie w zasadzie nie ma żadnych ograniczeń. Samochód jest nowy, więc o testowaniu nowych części czy zakazie testowania nowych części nie może być mowy. Teraz kwestia Williamsa, bo obawy były duże i te obawy niestety się ziściły. Dzisiaj Williams w takim oficjalnym komunikacie poinformował nas, że oficjalnie testy rozpoczną się dopiero we wtorek. Dopiero we wtorek zespół rozpocznie swoje jazdy na torze. Nie odwołano tylko jazd na torze, odwołano również poniedziałkowe spotkanie z mediami, więc ta sytuacja jest na pewno nerwowa, napięta i takie informacje docierają z fabryki. W fabryce również jest bardzo nerwowo. W weekend pracuje nie tylko ta weekendowa zmiana, ale również większość pracowników wstawiła się w pracy, żeby podołać temu trudnemu zadaniu. No niestety, ten lot czarterowy, który miał wylecieć do Barcelony w nocy z niedzieli na poniedziałek, prawdopodobnie odleci, bądź odleci pusty, bez samochodu na pokładzie. Jakie mogą być przyczyny takiego stanu rzeczy? Przecież pamiętamy, że Williams bardzo szybko zarzucił rozwój zeszłorocznej konstrukcji. Już w okolicy kwietnia, maja mówiło się o tym, że ten samochód nie rokuje. Williams skupił się na nowym samochodzie. Teraz słyszymy, że tego samochodu na czas nie będzie. Tego samochodu na czas nie ma. Samochód nadal jest w fabryce. Nadal trwają takie gorączkowe prace, żeby ten samochód złożyć w jedną całość i wysłać do Barcelony. No, powodów może być kilka. Ja wymienię 4, które przychodzą mi do głowy. Pierwszy powód to jest takie zwykłe gapiostwo, złe rozplanowanie tych prac, choć biorąc pod uwagę właśnie ten kwiecień, maj, trudno sobie wyobrazić, żeby zespół tak mocno przegapił te kwestie. Z drugiej strony przypominam zeszły sezon i przestrzelenie, jeżeli chodzi o ilość chłodzenia potrzebną dla jednostki napędowej. To nie była nowa sytuacja dla Williamsa. Z jednostką Mercedesa Williams znał się już bardzo dobrze. No i nagle taki duży błąd, który położył się szerokim cieniem na aerodynamikę, na wydajność tego samochodu. Drugi powód to jest powód związany z problemem w produkcji. Problemem produkcji nowych części, no ale tutaj takich informacji nie ma. Z tego co wiem, departamenty, przynajmniej te wewnątrz fabryki, wyprodukowały wszystkie elementy na czas. Kolejna rzecz, problem z dostawcami. Tutaj rozdzieliłbym to na dwie różne kwestie. Jedna kwestia, że ci dostawcy nie wyrobili się z produkcją. Druga kwestia, finansowa. Przerabiał to dość boleśnie zespół Force India, kiedy to dostawca nieopłacone faktury spowodowały, że dostawcy zdecydowali się zatrzymać samochód, czy zatrzymać części wykonane na zlecenie zespołu i oddać je dopiero, kiedy te kwoty na kontach będą się zgadzać. No tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę sytuację Williamsa, możemy podejrzewać, że taka sytuacja jest prawdopodobna. Te umowy Williamsa zostały podpisane bardzo późno. Umowa z Orlenem, umowa z Rockitem. To są wszystko bardzo późno podpisane umowy. Pieniędzy na kontach Williamsa nie było w momencie, kiedy zlecana była produkcja tych części. I ostatnia rzecz, która przychodzi mi do głowy, ostatnia rzecz, to byłby chyba najlepszy z możliwych scenariuszy. Williams celowo opóźnił te prace, czy Williams na bardzo późnym etapie produkcyjnym zorientował się, że są lepsze rozwiązania, że są jakieś inne
techniczne kwestie, czy powody techniczne, dla których warto zatrzymać ten proces, przeprojektować ten samochód i rozpocząć wszystko od nowa. Na takie rozwiązania wielokrotnie decydował się choćby zespół Red Bulla. Co oznacza przegapienie tego pierwszego dnia? No, Claire Williams w tym oficjalnym oświadczeniu pisze, że to jest tylko jeden dzień, nie ma co robić tragedii, to nie jest koniec świata. Z jednej strony tak, jeżeli te wszystkie elementy byłyby dobrze poukładane, ten jeden dzień nie komplikuje sytuacji zespołu tak mocno, ale wiemy, w jakim pośpiechu pracuje Williams. Ten samochód został odpalony dopiero w dniu prezentacji nowego sponsora. Jest to bardzo późno w stosunku do innych zespołów. Ten samochód przeszedł testy zderzeniowe 2 tygodnie przed pokazaniem nam nowego sponsora. To też jest dość późno, więc widzimy, że te prace, ten cały cykl jest mocno opóźniony. Jak to będzie rzutowało na przygotowania Williamsa do tego sezonu? Już widzimy zmieniony grafik jazd. Williams na moje oko jest około 1,5 dnia za innymi zespołami. Pół dnia to są te właśnie zajęcia filmowe. Tam zespoły wykonują te pierwsze ustawienia jednostki napędowej, sprawdzają, czy to wszystko jest szczelne, czy to nie cieknie, czy nie ma żadnych problemów z przegrzewaniem, bo zawsze można jakieś drobne modyfikacje nawet na torze jeszcze wykonać. No, ten poniedziałek to jest ten kolejny dzień, stąd ten rachunek 1,5 dnia. To już jest dużo. Pamiętajmy o tym, że każdy dzień stracony w trakcie zimowych testów musi zostać nadrobiony w trakcie sezonu, musi zostać nadrobiony od Australii dalej, a tego czasu jest naprawdę bardzo mało. Zespoły wielokrotnie podkreślają, że te 8 dni to jest tak mało, że każda godzina stracona na torze niesie ze sobą duże konsekwencje. Kolejna rzecz, no Williams na pewno przyjedzie gorzej przygotowany do Australii niż inne zespoły i tutaj też to może mieć swoje konsekwencje, ale dla mnie ważną kwestią jest też to, że ilość danych zebranych w tym okresie zimowych testów jest podstawą do przygotowania prac rozwojowych. Na podstawie tego, co inżynierowie zaobserwują, sprawdzą w trakcie tych zimowych testów, zostanie przygotowany pakiet rozwojowy, który zwykle pojawia się w okolicy startu tej europejskiej części sezonu, a tamte mniejsze zespoły wykonują w zasadzie tą jednorazową dużą poprawkę samochodu. No potem dochodzą jeszcze te mniejsze. Duże zespoły mogą sobie pozwolić na zmianę konfiguracji samochodu, na wprowadzanie nowych elementów co 3-4 wyścigi. No rekordzistą chyba w tej kwestii jest Red Bull, który nawet z wyścigu na wyścig potrafił przywozić kolejne poprawki samochodu i zmieniać ten samochód w zasadzie od przedniego skrzydła aż do tylnej części podłogi. No ale Williams to nie jest Red Bull. Williams ma teraz dość duży kłopot, z którym musi sobie poradzić. No ja obawiam się, mam nadzieję, że się mylę, ale polskich kibiców, kibiców Roberta może czekać bardzo słodko-gorzki sezon, ten sezon Roberta z Williamsem, tak właśnie może wyglądać, no bo to wszystko na starcie nie wygląda dobrze. Miejmy nadzieję, że kiedy ten samochód pojawi się na torze we wtorek, niektórzy żałują, że Roberta nie ma w samochodzie we wtorek, ja akurat się z tego cieszę, bo ten wtorek może być trudny. Do południa Williams może wykonywać, w cudzysłowie oczywiście, ten dzień filmowy. Williams może sprawdzać wszystkie systemy w samochodzie, a to potrwa, żeby mieć pewność, że kierowca może ruszyć na tor i zacząć kręcić kółka z dużą prędkością, że to wszystko jest bezpieczne, że to wszystko jest niezawodne. Więc ten wtorek i wsadzenie innych kierowców do samochodu, tego kierowcy, który ma zdecydowanie mniejsze doświadczenie, to jest akurat dobra rzecz, bo ten samochód przez dużą część dnia może być w garażu, a nie na torze. Czego możemy się spodziewać po tym wszystkim? Nie spodziewałbym się zbyt wiele. Poczekajmy z takim oficjalnym werdyktem do zakończenia tych zimowych testów. Te 7 dni to nadal jest dużo. Zobaczymy, jak Williams te 7 dni wykorzysta. Jak dużo samochód czasu spędzi na torze, a jak dużo spędzi w garażu. Jakie będą uczucia kierowców, jakie będą komunikaty ze strony ludzi z pionu technicznego zespołu. To wszystko będzie bardzo ważne, no ale na starcie sezonu rywale są o krok do przodu, 1,5 dnia do przodu. Moim zdaniem to jest dość dużo. To jest no, duży kłopot dla Williamsa. Williams próbuje z tego wybrnąć z twarzą. Widzieliśmy chociażby wczoraj publikację z dzień SOR-u. No niestety w tle mieliśmy zeszłoroczny samochód, a nie tą nową konstrukcję. Przez moment podejrzewałem, że tam jest przednie skrzydło, natomiast to przednie skrzydło również jest skrzydłem, które Williams testował w zeszłym sezonie. Ale to jest skrzydło, które według nowego regulaminu technicznego byłoby nielegalne. Jeżeli kogoś wprowadziłem w błąd moim wpisem na Twitterze, to właśnie teraz staram się to wszystko sprostować. No, te detale są czasami do przegapienia, ale są niezwykle istotne. Dlatego dziękuję Wam, że jesteście, że czuwacie, że te kwestie techniczne są również dla Was, czy powoli dla Was stają się ważne. Formuła 1 to w dużej mierze technika. Ten fundament jest mocno techniczny. Więc warto mieć świadomość, jak to wszystko wygląda i warto podążać również za tą kwestią techniczną. Na ten moment to wszystko, co dla Was przygotowałem, to taki krótki komentarz dotyczący obecnej sytuacji w Williamsie. Wiem, że to nas, Was, jako kibiców Roberta, bardzo mocno
interesuje. No, powiedziałem, że dla kibiców Roberta może być to trudny sezon. Dla kibiców Formuły 1 jest to coś w zasadzie normalnego. Zawsze jest zespół, który potknie się w którymś momencie. Szkoda, że jest to Williams, ale na oficjalny werdykt, ostateczny werdykt poczekajmy jeszcze do zakończenia tych zimowych testów. Przebieg tych testów powie nam bardzo dużo na temat tego, jak to wszystko od strony technicznej jest poukładane w Williamsie. Na dzisiaj Wam bardzo dziękuję. Dziękuję za kolejne subskrypcje, za kolejne ciepłe komentarze. Widzimy się w kolejnym materiale. Nie będzie to może analiza techniczna, a może uda się coś ustrzelić. Jeszcze jedna fajna informacja. Zespół Toro Rosso opublikował zdjęcia z tego testu czy dnia filmowego na torze Misano, po czym je usunął ze swojej strony sekcji dla mediów. To mówi bardzo dużo. Ktoś pokazał zbyt wiele. Zespół Toro Rosso szybko się zorientował, że takich zdjęć na tym etapie nie wolno pokazywać. Natomiast te zdjęcia są gdzieś w archiwach. Postaram się do nich dotrzeć i postaram się Wam pokazać jeszcze kolejne ciekawe rozwiązania, które na ten sezon zespoły przygotowały. Dziękuję Wam bardzo. Dobrej niedzieli życzę i do zobaczenia w kolejnym materiale.